Marka jest wartością niematerialną, wymykającą się jednoznacznym definicjom. Specjaliści twierdzą, że żyje ona w umysłach klientów, a jej celem jest wyróżnienie na rynku konkretnych produktów lub usług. Podlaska Marka Roku to konkurs, w którym nagradzane są firmy, wydarzenia, innowacje, odkrycia czy projekty na rzecz społeczeństwa i osób z niepełnosprawnościami. Kapitał Podlaskiego to bogactwo natury i przedsiębiorczy ludzie z ambitnymi celami, którzy mają pomysły i chcą je pokazać światu. Uroczysta 18. Gala Podlaskiej Marki odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Niech nas zachowa dobra dola, byśmy w swej drodze nie ustali, byśmy bezpiecznie tam dotarli, byśmy drzwi domu wnet otwarli. Cieszę się, że żeśmy się spotkali już typowo, bez żadnych obostrzeń pandemicznych z mieszkańcami naszego województwa, także no... To przede wszystkim najbardziej cieszy, ale oczywiście tak, Podlaska Marka Roku, bardzo wysoki poziom. To pokazuje, jak silne województwo podlaskie jest, nie tylko jeśli chodzi o osobowości, ale też o wydarzenia, o przedsięwzięcia. Kapituła miała bardzo trudny orzech do zgryzienia. Ciężko było wyłonić czasami nawet tą trójkę, a co już mówić tego już głównego zwycięzcę. To najważniejsza impreza promocyjna, ale też taka gospodarczo-kulturalno-oświatowa, można powiedzieć. Z wielkimi tradycjami, ale też z wielkim przesłaniem. Dzisiaj mieliśmy to połączenie natura i człowiek i wynikające wszystkie z tym czynności człowieka w naturze, żeby być z nią zgodnym, ale jednocześnie, żeby brać przykład z natury, jak mamy żyć, jak postępować i jak dobro wykorzystać na cele takie człowieczeństwa i ideologicznie, można powiedzieć, podpierać się tym dobrem, jakie mamy naturalne tu w naszym województwie. Spośród 30 nominowanych w 10 kategoriach konkursowych kapituła konkursu wskazała najlepsze, najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, produkty i wydarzenia, które były realizowane w ubiegłym roku na terenie naszego województwa. I tak, w kategorii produkt użytkowy zwyciężył super krem odżywczy, krem uniwersalny firmy 4 Szpaki. Super krem to jest dokładnie odwzorowanie idei, z jaką funkcjonujemy jako firma. Czyli produkt bardzo prosty, bardzo uniwersalny, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn i w zasadzie na każdą sytuację i do każdej części ciała. Produkt regionalny, że pochodzi w 100% z Podlasia, bazuje również na surowcach z naszego regionu i wytwarzany jest rękoma osób, które stąd pochodzą i tu żyją i mieszkają. Dla nas zdecydowanie jest to dostrzeżenie naszej firmy, tak, tutaj przez region, przez Podlasie, docenienie naszego wysiłku. My czujemy się ambasadorami tego regionu, jesteśmy dumni z tego, że pochodzimy z Podlasia i przy każdej możliwej okazji to powtarzamy, nie tylko w Polsce, też i za granicą. I dlatego to, że nasze wysiłki są dostrzeżone i docenione, powoduje, że mamy jeszcze więcej energii do dalszego działania. W kategorii produkt spożywczy konkursowa kapituła wybrała Marcinka Hajnowskiego z pracowni tortów Cukrowe Fantazje Joanny Bińczyckiej. Bardzo, bardzo słodką nagrodą, ale myślę, że to jest nagroda nie tylko dla mnie za mój wkład w propagowanie Marcinka, natomiast to jest nagroda dla wszystkich, którzy tego Marcinka robią, dla wszystkich, którzy trzymają się tradycji. Chyba jeszcze nie ochłonęłam, więc to dalej. To dalej jest dalsza praca, dalszy rozwój, dalsze podnoszenie kwalifikacji, dalsza dbałość o klienta i przede wszystkim produktu. Nagrodę w kategorii biznes otrzymało Centrum Wystawowe Pronar w Siemiatyczach. Jest to zaszczyt i zobowiązanie zarazem. Pracujemy w zespole 3000 ludzi, pracowników. Przeważnie to są ten zespół, to jest, składa się z młodych ludzi, którzy mają chęć do pracy, tworzą innowacje. Ta innowacja się przekłada na pieniądze, ponieważ sprzedajemy na cały świat, do wszystkich kontynentów. I to cieszy mnie, seniora, który opiekował się przez 33 lata tą młodzieżą. Dzisiaj pokolenia już pracują i powiem, że inżynierowie, którzy wyjeżdżali kiedyś za granicę, do Belgii, do Anglii, dzisiaj wracają
i są to naprawdę wartościowi ludzie, odzyskali swoją wartość i ja się tym bardzo mocno cieszę. Inwestycją roku została Hala Kultury w Łomży. Niezwykle wyróżnienie dla miasta Łomża. Inwestycja roku to ogromny prestiż. Cieszymy się niezmiernie z tego, że nasza inwestycja, Hala Kultury, otrzymała to wyróżnienie. Inwestycja niezwykle ważna, bo jak wiedzą o tym mieszkańcy Łomży, było wiele pomysłów zagospodarowania zabytkowej hali targowej. Z reguły kończyło się to tylko na pomysłach, koncepcjach. Ja jestem łomżyniakiem, urodzonym łomżyniakiem i cieszy mnie, że ten obiekt, który jest teraz halą kultury w Łomży, powstał w ogóle, bo wiele, wiele lat wszyscy mówili o tym temacie. Środek miasta, brzydka ruina, a teraz mamy piękną halę kultury w Łomży i z tego jestem bardzo dumny. Poza tym, że jestem też dumny, że nadzoruję środowisko w województwie podlaskim i że Narwiański Park Narodowy również za swoją działalność otrzymał markę roku i to jakby razem się kompuje. Tu infrastruktura, a tu natura i to, jeżeli tak będziemy postępować, będziemy szczęśliwymi ludźmi w naszym województwie. Jest to wielki dzień rzeczywiście dla województwa podlaskiego, dla wszystkich przedsiębiorców, ale też i dla samorządów. Jeśli rozmawiamy, szczególnie to, co mi jako radnemu sejmiku województwa podlaskiego leży na sercu, jeśli chodzi o tą najbardziej kluczową, najbardziej istotną inwestycją, to na pewno jest to Hala Kultury w Łomży. Tym bardziej cieszy, że dzieje się to na terenie województwa podlaskiego, gdzie dzisiaj bardzo dużo miejsca ma inwestycji, ale ta inwestycja powstała w Łomży dzięki też wsparciu i zauważeniu Ministerstwa Kultury, czyli dofinansowaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, który blisko 10 milionów złotych dofinansował te inwestycje. Dzisiaj to prezydent miasta Łomży również przedstawiał, jakie dzięki temu dzieją się możliwości na tej hali kultury. Nie tylko mówimy o kulturze, ale mówimy o sporcie, bo niedługo będą zawody właśnie w brydża, ale różnego rodzaju inne eventy, które powodują, że miasto Łomża korzysta na tego typu inwestycji. Województwo podlaskie to jest to miejsce, gdzie powstaje innowacja i innowatyka. Mamy czym się chlubić, szczycić i tym bardziej jest nam niezmiernie miło, że mamy takich przedsiębiorców, takie głowy intelektualne, które powodują, że jesteśmy znani nie tylko w województwie podlaskim, ale w Polsce i na całym świecie. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii Marka bez barier, o którą ubiegać się mogły przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne wychodzące w swoich działaniach naprzeciw problemom osób z niepełnosprawnościami. Laureatem debiutującej kategorii został Maciej Okrztulski, pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską z dyscypliny nauki prawne. Jestem matką w tej chwili już doktora prawa osoby w spektrum autyzmu niemówiącej. No, cieszę się niezmiernie, że Maciek został wyróżniony w kategorii Marka bez barier. To jest niesamowite osiągnięcie wszystkich uczelni, począwszy jeszcze wcześniej, jako dziecko małe, też tak samo wielu ludzi musiało pracować na jego taki sukces. Co będzie dalej? Zobaczymy. W tej chwili jest zatrudniony na etacie na Uniwersytecie w Białymstoku jako asystent. Realizuje swój projekt na temat prawa do pracy osób z spektrum autyzmu w skali międzynarodowej. 269 osób zagłosowało na Maćka. To znaczy, że inni zauważają spektrum autyzmu, zauważają osoby z niepełnosprawnościami. Chylę czoło przed wszystkim. W kategorii społeczeństwo doceniono działalność Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Nagrodę odebrał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Natomiast w kategorii Projekt 4.0 statuetkę otrzymało Laboratorium Smart Education 4.0, przedsięwzięcie Politechniki Białostockiej i klastra obróbki metali. Ta nagroda dla nas to jest przede wszystkim uznanie, szacunek, promocja naszego wydziału. Mam nadzieję, że obejrzało po laboratorium ponad 1000 osób. Wszyscy byli zachwyceni, poszła promocja na nasz region, na całą Polskę. Zostaliśmy zauważeni w ministerstwie, zostaliśmy zauważeni w konferencji rektorów polskich, także cieszymy się bardzo. Nie byłoby tej nagrody bez współpracy z przemysłem. To jest, dla mnie jest to
jest to ukoronowanie mojej gdzieś tak mniej więcej 10-letniej współpracy z przemysłem. Planujemy przede wszystkim kształcenie na tym laboratorium. Naszych studentów to jest raz, ale i pracowników z przemysłu. Tak uzgodniłem z klastrem obróbki metali, że do południa uczą się studenci, po południu uczą się pracownicy. W kategorii kultura doceniono Czarną Damę. Film wyprodukowany przez studio Mucha na Dziko to kryminalna historia z przedwojennego Białegostoku w stylu kina noir. Czarna Dama została zrealizowana w całości przez podlaskich twórców, którzy zapowiadają kolejne realizacje w ramach stowarzyszenia Bardzo Dziki Wschód. Wydarzeniem tego roku została Biesiada Miodowa w Kurowie, organizowana od ponad 22 lat przez Narwiański Park Narodowy. Nauka to wiedza, a wiedza to najważniejszy kapitał naszej cywilizacji. Z nim przetrwamy. Dlatego odkryciem roku w naszym województwie i statuetkę w tej kategorii odebrał profesor Andrzej Stupakiewicz za badanie i rozwój zimnego, ultraszybkiego zapisu informacji. To przedsięwzięcie Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Poznaliśmy także ambasadora podlaskiej gospodarki. Po raz pierwszy nie jest to branża, a stowarzyszenie zrzeszające lokalnych przedsiębiorców. W tym roku tytuł ten otrzymał Podlaski Klub Biznesu. To wielkie wyróżnienie, to wyróżnienie dla wszystkich członków Podlaskiego Klubu Biznesu, oczywiście również i dla mnie wielki zaszczyt i honor i taka dodatkowa motywacja, żeby jeszcze bardziej wspierać, promować rozwój województwa podlaskiego, rozwój tej naszej małej ojczyzny, tu gdzie żyjemy, pracujemy, tu gdzie mieszkamy. Po prostu, tak jak na początku słyszeliśmy, taka zasada, zgodnie z ludzką mądrością, ale w zgodzie i z poszanowaniem środowiska naturalnego i z harmonią, z pięknem naszego właśnie województwa, naszej małej wspólnej ojczyzny. Natomiast tytuł honorowego ambasadora województwa podlaskiego podczas tegorocznej gali otrzymał mistrz olimpijski Wojciech Nowicki. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować nasze województwo, region i miasto Białystok na arenie Polski czy na arenie światowej. Jestem z tego dumny i bardzo się cieszę, że gdzieś tam, wiadomo, że można powiedzieć, cała gala jest odnośnie przedsiębiorczości, nauki, kultury, no ale gdzieś tam też jest miejsce na sport, że sport w naszym województwie też się rozwija. I oby to tak pozostało, żeby zawodnicy zawsze czuli wsparcie, zawsze pomoc, żeby mogli się rozwijać i osiągać jak najlepsze rezultaty. I uważam, że to będzie bardzo też fajna promocja właśnie dla naszego województwa i regionu. Mieszkańcy naszego województwa poprzez głosowanie internetowe mogli przyznać swoją nagrodę. W tym roku laureatem podlaskiej marki konsumentów został Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska. Podlaska Marka Roku to jest wybitna nagroda. Nie ma co ukrywać, jesteśmy zaszczyceni w ogóle, a w tej kategorii, którą żeśmy wygrali, to jest normalnie rekord świata. Dziękujemy wszystkim serdecznie, wszystkim, którzy na nas głosowali, którzy naszym przyjaciołom. Ważne, ja myślę, że ta nagroda to nie jest tylko nasza nagroda, to jest folkloru podlaskiego jako takiego, że jest to ważny element naszego życia na Podlasiu. I my jesteśmy szczęśliwi, że takie coś dostaliśmy w ogóle. My kochamy profesjonalizm, a dzisiejsza gala była profesjonalna. Staramy się docenić po prostu różne branże, ale też akurat ludzi pochodzących z różnych właśnie terenów naszego regionu. I jak widać, nasze województwo podlaskie prężnie się rozwija, jesteśmy naprawdę ambitnym województwem. Podlaska Marka to konkurs organizowany nieprzerwanie od 2004 roku przez marszałka województwa podlaskiego. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości przyczyniają się do promocji podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Motywem przewodnim tegorocznej gali podlaskiej marki było Ksylopolis, niezwykłe miasto przyszłości. Jego walory prezentował Piotr Doliński wraz z cybernetyczną towarzyszką Ksylo. W tej roli białostocka aktorka Łucja Grzeszczyk. Miasto koegzystencji natury i nauki to modułowe drewniane domy porośnięte drzewami. To medycyna, która czerpie z naturalnych zasobów regionu, to transport przyjazny środowisku i rozwój z poszanowaniem zasobów naturalnych. Opowieść o koncepcji Ksylopolis uzupełniały m.in. znakomite projekcje filmowe, rozmowy z naukowcami, występy grupy Fair Play Crew, pokaz Anny Sokulskiej, mistrzyni ucznictwa konnego, a także wspaniała muzyka w wykonaniu zespołu Audiophiles i Karoliny Cichej.